jeżeli sam ustalasz sobie suplementy, co będziesz zażywał, zażywała i w jakiej kolejności, to pamiętaj, że lepiej zaczynać od minimalizmu, bo tak naprawdę nigdy nie jesteś w stanie do końca ustalić, co będzie dla ciebie działało i w jaki sposób. Jeżeli na przykład co tydzień wprowadzisz jedną kolejną nową substancję, będziesz wiedziała, co na ciebie działa i w jaki sposób i co ewentualnie powoduje jakiekolwiek interakcje, jakieś objawy, które nie powinny wystąpić, więc w tym momencie będzie ci łatwo stwierdzić, aha, okej, dobra, czyli tego nie powinnam brać, nie powinienem, albo nie w tej kolejności. Więc pamiętajcie o tym, że suplementacja to nie jest zabawa, można sobie też nią zrobić krzywdę. Wiadomo, że jeżeli będziesz stosować małe dawki, to raczej nic się nie wydarzy, ale też tego nie wiadomo. Ja też nie jestem w stanie tego ocenić, to zawsze trzeba dokładnie sprawdzić, więc jeżeli chcesz robić to na własną rękę, rób to z głową. Zapisz tę rolkę na później i pamiętaj o tym, daj proszę serducho i do zobaczenia w kolejnych.